Witam. Tym razem chcę pokazać reakcję metali z rozcieńczonym kwasem siarkowym. Mam tutaj szereg próbówek opisanych oczywiście symbolami metali, których reakcję będziemy obserwować, z 25% wodnym roztworem kwasu siarkowego, no już wcześniej oczywiście przygotowanym, zimnym, dodajmy, że będziemy sprawdzać reakcję na zimno. Te metale są ustawione według szlachetności od najaktywniejszego do najszlachetniejszego, czyli najmniej aktywnego. Jak widzimy, magnez reaguje całkiem intensywnie. No w sumie nic dla nas zaskakującego. Pytanie, jak zachowa się glin? Tylko wspomnę, że będzie tu kilka niespodzianek w stosunku do tego, co często myślimy o kwasie siarkowym, ale po kolei. No i zobaczmy, wrzuciliśmy glin. Na razie nic szczególnego nie widzimy, ale potem do tej probówki wrócimy. No to sprawdźmy mangan. Mangan, czyli taki sobie metal trochę mniej aktywny niż glin. O, proszę, reaguje całkiem intensywnie, wydziela się tutaj wodór, no i zaczyna być widoczny powoli kolor pochodzący od soli manganu. No to wrzućmy w takim razie ziarno cynku. O, momencik. Cynk, już widać, że zaczyna się wydzielać wodór. Też nic zaskakującego, aczkolwiek reakcja nie jest tak gwałtowna jak w przypadku magnezu czy tego manganu. No dobrze, w takim razie kolejnym metalem jest żelazo, ponieważ żelazo mam w postaci proszku, to muszę je przesypać. O, zaczynają się wydzielać pęcherzyki wodoru. Pęcherzyki, ale widzimy, że reakcja zdecydowanie jest mniej intensywna niż w przypadku cynku, który już całkiem żywo reaguje, no bo jego powierzchnia się już wyczyściła od tam ewentualnego jakiegoś tlenku. Tu zwróćmy uwagę na ten mangan. Zaczyna być widoczne powoli różowe zabarwienie od soli manganu. No dobrze, następny w kolejności jest ołów. Wrzućmy tutaj taką łezkę ołowiu. I tutaj będzie niespodzianka, bo raczej nic nie zobaczymy. Raczej nic nie zobaczymy, ale do tej probówki też jeszcze za chwilkę wrócę. Dalej cyna. Ostatni metal w szeregu elektrochemicznym, który jest aktywniejszy od wodoru. Na razie specjalnych zmian nie dostrzegamy, ale po prostu ten metal jest dosyć, że tak powiem, odporny na kwas. No i teraz przechodzimy do metali mniej aktywnych od wodoru, do metali szlachetniczych. Kawałek bizmutu wrzucimy teraz, no i będziemy obserwować, czy coś się dzieje. Generalnie nie powinno się nic tutaj dziać. Są tylko pojedyncze pęcherzyki, ale to są pęcherzyki, które, że tak powiem, pokryły te powierzchnie metalu w chwili wrzucenia i one tam nadal są. Generalnie nic tutaj się nie powinno dziać. Nie ma raczej niespodzianki. Dalej miedź. No tutaj miedź też nie powinna nam zrobić żadnej niespodzianki. Też nie powinniśmy tu obserwować zmian. Też nie powinny tutaj być. No widać, że powierzchnia ewentualnie się troszeczkę bardziej błyszcząca zrobi, bo się wyczyści, ale nie ma niespodzianki. No i srebro też oczywiście niespodzianki nie będzie. Powędrowało sobie na dół i nie obserwujemy tutaj żadnych objawów reakcji. Nie widać, żeby się coś wydzielało. No dobrze, to wróćmy do tych probówek jeszcze raz. Oczywiście roztworzył nam się magnez błyskawicznie, mangan, widać nawet charakterystyczne zabarwienie, żelazo się roztwarza, na razie jeszcze nie widać specjalnie jakiegoś zabarwienia, ale to wynika z dużego rozcieńczenia póki co tego roztworu, no i glin. Dopiero widać, że pokrywa się pęcherzykami, takimi drobnymi, ja nie wiem, czy je ten aparat... O, idą już do góry, drobne pęcherzyki wodoru. Reaguje z rozcieńczonym kwasem siarkowym bardzo powoli. Nawet jeżeli go wcześniej umyć kwasem solnym, to także reaguje powoli. Tu jest taka probówka, co już leży trzeci dzień i widzimy, że on jest reaguje bardzo powoli. Ta reakcja idzie, on zmatowiał przede wszystkim. Na zimno glin reaguje z rozcieńczonym kwasem bardzo powoli. No wróćmy do ołowiu. Ołów ma taką właściwość, że tworzy bardzo trudno rozpuszczalny związek, jakim jest siarczan ołowiu, którym się zresztą pokrywa, czyli mamy taką pseudopasywację, tak? I po prostu ta warstewka dosyć skutecznie hamuje reakcję, chociaż jakieś pojedyncze pęcherzyki tutaj widać, co prawda, ale nie jest ich dużo.
nie jest ich dużo. Jakieś tu są na ściankach probówki, ale generalnie ta warstewka bardzo skutecznie też te reakcje hamuje. No cyna jest bardzo też odporna, aczkolwiek na gorąco powinna ruszyć ten. No tutaj już są dalej metale, bizmut, miedź i srebro, gdzie nie powinno być żadnych niespodzianek, nie reagują z kwasem siarkowym rozcieńczonym. Tu mam jeszcze tellur, też z nim nie reaguje, ponieważ potencjał utlenienia telluru jest też dodatni, jest nawet wyższy niż miedzi, pomiędzy miedzią a srebrem, więc też nie reaguje z rozcieńczonym kwasem siarkowym. Tellur to taka bardziej ciekawostka, a tellur to jest w ogóle ciekawy przypadek, o którym będzie też film, że tak powiem, poświęcony. No dobrze, dziękuję za uwagę. Dla powtórki z chemii i dla biomist pozdrawiam DM.